Pozwól, żeby twoje oczy były wędrujące. Zawrzyj przymierze, umowę, może być. Zawrzyj umowę ze swoimi oczami na wzór Hioba. W księdze Hioba czytamy takie słowa. Zawarłem umowę, czyli inne tłumaczenie mówią przymierze, ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. On nie mówi, że zawarłem przymierze z oczami, że do końca życia nie będę oglądał pięknych kobiet. Nie, on powiedział nie, że piękne kobiety będę oglądał, bo są piękne kobiety na świecie. Natomiast nie spojrzę pożądliwie na inną kobietę, która nie jest moją żoną. Słuchajcie, oczy są jak drzwi. Obrazy, myśli, pragnienia i w końcu działania zaczynają się bardzo często od oczu. Przechodzą od oczu, lecą do serca, tam się gnieżdżą. Dlatego ważne jest to, na co patrzysz, co czytasz, co oglądasz. Dlatego mówimy o niszczących skutkach pornografii, nasycenia erotyzmem niemal wszystkiego we współczesnej kulturze. Reklam, kreskówek, filmów, teledysków. Grzeszne obrazy wywołują grzeszną pożądliwość. Od oczu do serca, rąk, całego ciała. Ale na tym nie koniec. I to się ciągnie dalej. Psychika, charakter, skutki ponosi rodzina, małżeństwo i w końcu twoja dusza. Zobaczcie, jak to działa. List Jakuba, 1 rozdział, 13 werset. Jakuba 1:13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A grzech, gdy pocznie, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Pamiętajmy, że cielesne pożądliwości toczą bój przeciwko twojej duszy. Tak to diagnozuje Bóg. Stawką jest twoja dusza, stawką jest twoja więź z Bogiem. 1 Piotra 2:11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Cielesne pożądliwości walczą przeciwko duszy. Nie lekceważ małych grzechów. Pamiętaj, że pożar w lesie zaczyna się od iskry. I nie pytaj, ile iskier jest okej, żeby jeszcze pożar nie wystąpił. To nie jest mądre pytanie, ile iskier mogę sobie w lesie rozpalić czy wywołać. Biblijna mądrość jest taka, unikaj iskier. Zobaczcie, że bardzo często zdarza nam się, że minimalizujemy małe grzeszki, czyli iskry, a potem powstaje nagle ogień i w końcu pożar, a my jesteśmy, ojej, zaskoczeni. O ludzie, jak to się stało? Przecież to była tylko iskra. Kolejna rzecz, miej myśli zajęte Bożymi sprawami, tym, co szlachetne i dobre. Czyli to jest coś, co Biblia nazywa teologią zastępstwa. Odrzuć grzech, grzeszne myśli i tak dalej. Zastąp to. Nie chodzi o to, żeby była jakaś pustka, żebyś miał puste pudełko w sercu i w głowie. Zastąp to, co złe, tym, co jest dobre. Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Jest naprawdę w tym świecie dużo fajnych, dobrych, bożych rzeczy, które dają ci prawdziwą radość. Bądź zaangażowany w pracę, w służbę dla Boga. Rób to, co do ciebie należy. Nie szukaj wymówek. Czytaj Pismo Święte. Módl się sam lub z bliskimi. Służ innym. Zapytaj innych o, nie wiem, czy czegoś potrzebują. Bądź zaangażowany w służbę w kościele, naukę, obowiązki w domu. To uczci Boga, to zbuduje bliźnich i to odwróci twoje myśli od głupot i złych myśli. I ostatnia rzecz. Batrzeba i Dawid są częścią genealogii Jezusa. To, co zrobili, było grzeszne,
Ale czytamy w Piśmie Świętym, że Jezus narodził się właśnie w linii, której częścią historii jest cudzołóstwo. Nasz Pan narodził się w narodzie i w linii, która nie była czysta i bezgrzeszna. Na listę przodków swojego syna Pan Bóg wybrał nierządnice, na przykład Rahab, wybrał poganki, na przykład Rut, cudzołożników, Dawid, poligamistów, Lamech, rozpustników, Juda, bałwochwalców, Salomon. Genealogia Pana Jezusa to jest historia grzechu i ludzkich upadków. Nawet Izrael, do którego i z którego przyszedł Chrystus, nie był jakimś super świętym narodem. Wręcz przeciwnie. A mimo to Pan Bóg nie odsuwa się od grzechu. Można powiedzieć, że Pan Bóg wciela się w grzeszną genealogię, utożsamiając się z grzesznikami, żeby wziąć grzechy grzeszników na siebie. Także nie myślmy, że Chrystus przychodząc na świat wybrał najczystszą linię, najświętszy naród, najszlachetniejszy ród, najsilniejszego mężczyznę, najpiękniejszą kobietę, najchwalebniejsze miasto. Wręcz przeciwnie. Betlejem to zapomniana licha mieścina. Nazaret miał reputację miasta naprawdę zepsutego, o którym mówiło się, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Ale Syn Boży nie ominął ciebie z dala. Wmieszał się w ludzką grzeszną historię, nie brzydząc się nas. I uczynił to, żeby wziąć nasz brud, nasz grzech na siebie, a nam ofiarować przebaczenie i przeoblec w swoją świętość. I na koniec werset z 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas grzechem uczynił. Po co? Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Uśmiercaj swój grzech, przynieś grzech Chrystusowi, a on ci da ci przebaczenie, wolność, ale też siłę do prowadzenia zwycięskiego życia. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, pouczenie Twojego słowa i też te znaki ostrzegawcze, które stawiasz przed nami. Chcemy, Panie, nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny mieć czyste. Uświęć nas, Panie Boże, tak abyśmy właśnie służyli Tobie, nie w jakiś jedynie zewnętrzny sposób, nie jedynie wyznając Twoje imię, ale tak, aby nasze życie też było dostrojone do naszych słów. Oczyszczaj nas, Panie Boże. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.